Cześć, tu Mateusz. Chciałbym Wam pokazać sprzęt, który właśnie dotarł do naszej redakcji i przedstawić mojego specjalnego gościa, który mi pomoże w odpakowaniu i zademonstrowaniu Wam tego zestawu recenzenckiego. Cześć, jestem Paweł Pilarczyk. Nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętacie, ale specjalnie właśnie przyszedłem tutaj do Mateusza, ponieważ ma bardzo nietypowy produkt, który nawet mnie zainteresował po tylu latach trochę takiej absencji od tematów komputerowych. Tak, dostaliśmy taki specjalny zestaw. To nie wszystko, co dostaniecie, albo raczej jest tu dużo rzeczy, których nie dostanie nabywca. Ale dostaliśmy trochę bogatszy niż zwykle komplet, być może dlatego, że mamy go jako jedyni w Polsce. Właśnie tutaj Mateusz mi już troszkę powiedział na ten temat tego urządzenia. W tym pudełku jest procesor, chociaż ja byłem zupełnie zaskoczony, że procesor może być sprzedawany w takim pudle, w którym spokojnie zmieściłaby się obudowa komputera. Natomiast to jest oczywiście wersja limitowana i z tego, co już słyszałem, takich egzemplarzy jest na świecie prawdopodobnie około 100, coś takiego. Prawdopodobnie, tego dokładnie nie wiemy, natomiast jedyna sztuka, która jest w Polsce, jest u nas. My jako pierwsza redakcja w Polsce dostaliśmy ten procesor, no i będziemy go dzisiaj dla Was rozpakować, aczkolwiek nie możemy pokazać nic na temat, czy powiedzieć nic na temat wydajności tego procesora. Jeszcze nie. Jeszcze. Natomiast jak kupicie taki procesor w sklepie, to dostaniecie go w takim pudełku, podobnie jak pudełko od pierwszej generacji Ryzenów Threadripper. Jest dość ładne, można sobie postawić na półce po wyjęciu procesora. Znaczy jest bardzo ładne, ponieważ ja jeszcze jak sam testowałem procesor jeszcze przed Mateuszem, to pamiętam, że te procesory były pakowane w takich pudełkach, w których tutaj by się Z4 zmieściły pewnie w środku. Dawne Pentiumy, czwórki czy pierwsze Core 2 Duo. Natomiast to, że sprzedawane są procesory w takich wielkich pudełkach, dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, jak mi Mateusz pokazał na żywo. To pudło jest bardzo nieoszczędne i nieekonomiczne w transporcie i w ogóle. Ale to dlatego, że cały procesor nie jest ani oszczędny, ani ekonomiczny. Ten lepszy model, który mamy w tym pudełku, będzie kosztował $1800, czyli około 7-8 tysięcy złotych. A ten słabszy model, który mamy już tutaj w maszynie, której niestety nie możemy włączyć, będzie kosztował połowę tego. Czyli można wywnioskować, że to nie są procesory dla zwykłych zjadaczy chleba. Na takim procesorze trzeba się spodziewać, że się zarobi, żeby uzasadnić taki wydatek. Natomiast z tego, co mówiłeś, Mateusz, to ten procesor, to jest procesor 32-rdzeniowy. To nie jest tajemnica żadna, bo nawet widzę, że na tej obudowie jest tutaj napisane 32 rdzenie i 64 wątki. Tak, to jest model 2990WX. W w nazwie symbolizuje workstation, stację roboczą. Po to, żeby odróżnić to od modeli 2950X, który jest po prostu czymś ekstremalnym, na co mogliby się zdecydować również gracze albo ludzie, którzy w domu lubią obrabiać dużo danych. Ale to tamten, Mateusz, procesor to jest X, tak? Tak, tutaj jest. Czyli to jest ekstremalny, ale to nie jest 2950X. Mhm. To jest prawie że połowa tego lepszego procesora, to znaczy ma 16 rdzeni, 32 wątki, połowę tego i kosztuje też połowę tego. Nie ma go tutaj w tym pudełku? Nie, ponieważ już go zamontowałem w tej maszynie testowej. Ale nie możemy jej włączyć jeszcze dzisiaj. To znaczy ja mogę, ale nie na wideo. Nie możemy tego pokazać. Nie tak. Możemy tego pokazać, ale będziemy mogli już pokazać dokładnie, jak działa i ten drugi procesor już na dniach, dosłownie. Wkrótce, niebawem i wnet. Daty dokładnej nie możemy Wam zdradzić, aczkolwiek pewne plotki już krążą po internecie, nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, czy są prawdziwe. My datę oczywiście tego procesora już znamy i w dniu premiery będziemy mieć już pełne testy tego procesora, jednego i drugiego. Tak. O, patrz, teraz moje nie chce zejść, a wtedy... O! I złamałem. To nie szkodzi, Linus, z Linus Tech Tips też na pewno złamie. Jak widzicie, procesor jest bardzo duży, tak samo jak pierwszej generacji Threadrippery. Czy mogłeś go wyciągnąć z tego pudełeczka? Tak. Jest umieszczony w takiej specjalnej szufladce, którą się wsuwa do podstawki na płycie głównej. Ale fajnie wygląda. Właśnie tych nóżek ma tutaj... Ma bardzo dużo pól kontaktowych, które są potrzebne po to, żeby wyprowadzić 64 linie PCI Express i 4 kanały pamięci na zewnątrz. Co to ma w zestawie jest jeszcze pudełko z akcesoriami. Mhm. W pudełku z akcesoriami, podobnie jak w pierwszej generacji Threadripperów, jest naklejka mała, naklejka duża. Gdyby ktoś chciał się bardzo mocno pochwalić, informacja o tym, że
obecne płyty główne, które mogliście kupić już rok temu albo więcej, są kompatybilne również z nowymi procesorami. To jest dość ważne. Musimy kupować nowej płyty głównej do tego procesora specjalnie. Tak. Jeżeli ktoś miał 16-rdzeniowy, czy 12-rdzeniowy, czy 8-rdzeniowy model Ryzen Threadripper z poprzedniej generacji, wystarczy aktualizacja BIOS-u. Nie trzeba nawet mieć do tego procesora, ponieważ wszystkie płyty do Threadripperów to są płyty z bardzo wysokiej półki i wszystkie mają taką funkcję, że wystarczy nagrać obraz BIOS-u na pendrive'a i zaktualizować bez żadnych komponentów. Potrzebna jest tylko płyta główna i zasilacz. Super. No i jest też zestaw mocowania, dzięki któremu możemy zamocować popularne układy chłodzenia wodnego, takie, które są sprzedawane jako gotowy komplet, już napełnione, takie jak ten. No i jest też klucz, taki sam jak w pierwszej generacji Threadripperów, który służy do otwierania i zamykania soketu. Dynamometryczny. Tak. Mhm. W zestawie dostaliśmy też dwie płyty główne. Jedna to jest zupełnie nowy twór MSI, Meg Creation. To jest płyta przygotowana specjalnie z myślą o tych nowych 32-rdzeniowych procesorach. Ma bardzo rozbudowany układ zasilania, co zresztą odbyło się kosztem układu elementów na płycie głównej, ale o tym się dowiecie w recenzji. To jest ta płyta tutaj. Tak. Mhm. I dostaliśmy też płytę Zenith Extreme. To jest płyta, która jest już od dawna dostępna w sklepach. Jak wspomniałem, jest kompatybilna z nowymi procesorami. Asus będzie oferował za darmo wszystkim posiadaczom Zenitha Extreme zestaw chłodzący, który się składa z wentylatora, z bardzo małego wentylatora, takiego jak kiedyś bywały na płytach głównych. Mhm. A to nie jest wentylator na procesor? Nie, nie. Mhm. Tutaj jest wentylator i dodatkowy radiator na płytę główną, który mają przystosować do tych nowych procesorów, które pobierają znacznie więcej prądu niż poprzednie modele. Tak. I dostaliśmy też pamięć, dość dużo pamięci, wykorzystamy ją w testach, ale nie wyłącznie tą. Mamy też 128 GB RAM-u z korekcją błędów ECC, prawie jak w serwerze. To więcej niż SSD w moim komputerze domowym. No widzisz. I dostaliśmy też układ chłodzenia powietrznego. Pytałeś o schładzacz niewodny do takiego procesora. Dostaliśmy... To jest, poczekaj, pomogę ci tutaj. Aha, jest. Schładzacz taki tradycyjny z wentylatorem, tak? A gdzie ten wentylator jest niby? A w środku. Okay. Dostaliśmy też schładzacz Rave Reaper, przygotowany przez Cooler Mastera specjalnie dla tych procesorów. Trzeba go kupić oddzielnie, nie będzie go w zestawie z procesorami. Czyli jest tylko w tej naszej limitowanej wersji, jest w pudełku, ale w takiej wersji sprzedażowej jego nie będzie już. Nie, trzeba go kupić za równowartość około 200-300 zł. Okej, a czy te procesory w ogóle będą sprzedawane też w takich zestawach tak zwanych box, tak jak ja kiedyś pamiętam, że były procesory razem ze schładzaczem? Nie. Nie. Właściwie wszystkie drogie procesory w dzisiejszych czasach są sprzedawane bez układu chłodzenia. Ma bardzo szeroką podstawę, takiej wielkości jak powierzchnia rozpraszacza ciepła na procesorze. To jest ważne, bo transfer ciepła zależy przede wszystkim od powierzchni, a po drugie od oporności tego styku. I on już jest wstępnie jakąś pastą tutaj wymaziany. Niestety to wszystko, co możemy Wam dziś pokazać. Nie możemy jeszcze włączyć maszyny, pokazać Wam wyników testów wydajności, ani opisać jakichś szczegółów technicznych, ale to wszystko już niebawem na łamach PC Lab. Nie regulujcie odbiorników. Cześć. Cześć.